Czego uczy mnie Biblia w pierwszej księdze Mojżeszowej w 38 rozdziale na temat? No, tutaj Judy i Tamar. Rozdział ten daje nam przykład okoliczności, w których łaska Boża triumfuje nad grzechem. Wiadomo bowiem, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy. Tak jest powiedziane w liście do Hebrajczyków, siódmy rozdział, 14 werset. Jak? A Juda zrodził Tamar Faresa. Tak mówi Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, trzeci werset. Fakt ten zasługuje na szczególną uwagę. Bóg w swojej niepojętej łasce unosi się. Znosi się. Znosi się ponad grzech i głupotę człowieka, by wypełnić zamysły swej miłości i miłosierdzia. Tak więc czytamy kilka wersetów dalej. Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona. Tak jest w Ewangelii Mateusza, pierwszy rozdział. Szósty werset. Działanie takie jest godne Boga. Duch Boży przeprowadza nas przez rodowód Chrystusa i jako ogniwa tego łańcucha przedstawia nam Tamar i Batrzebę. Pod koniec tego rozdziału czytamy o Bogu objawionym w ciele, tak mówi pierwszy list do Tymoteusza. Trzeci rozdział szesnasty werset. Tak Duch Święty prezentuje nam naszego Pana, żaden człowiek nie byłby w stanie obmyślić podobnego rodowodu i duchowo usposobiony wierzący rozpoznaje w tym natychmiast manifestację bogactwa łaski i potwierdzenie boskiej inspiracji Pisma Świętego.